Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Witam serdecznie, zaprezentuję parkowanie prostopadłe z prawej strony, wjazd przodem, wyjazd tyłem z korektą. Witam serdecznie, proszę Państwa, zaprezentuję teraz parkowanie prostopadłe z prawej strony między pojazdami, gdzie jest bardzo mało miejsca, czyli będziemy musieli w trakcie tego parkowania zrobić korektę. Przypominam, że na egzaminie manewry parkowania nie są płynne, możemy się zatrzymywać, nie ma limitu czasu. Przysługuje nam właśnie również w trakcie tego parkowania jedna korekta. Popatrzmy, proszę Państwa. Kieruneczek prawy, jedyneczka, opuszczamy, ręczny, jak kto chce, prawidłowo awaryjny, hamulec pomocniczy, rozglądamy się, upewniamy się o możliwości jazdy, podjeżdżamy, proszę Państwa, na prostych kołach do pojazdu, za którym będziemy parkować. Przypominam, odległość od pojazdu naszego, a tego, za którym parkujemy, około 2 metrów. Dojeżdżamy na prostych kołach, na wysokość boku pojazdu, tak żeby nasza głowa była mniej więcej na wysokości boku pojazdu. Wtedy ostro kierownicą kręcimy w prawo, ale widzimy, że miejsca jest zbyt mało, czyli dojeżdżamy do pojazdu, zatrzymujemy się, proszę Państwa, i robimy korektę. Bieg wsteczny, koła oczywiście w drugą stronę i rozglądając się, upewniając się, odjeżdżamy kawałeczek do tyłu, oceniamy, zmieniamy bieg jedyneczka i, proszę Państwa, wjeżdżamy w pole zatrzymania. Wykorzystujemy umiejętności z rękawa, czyli jazda na półsprzęgle. Obserwujemy, jak nasze auto ustawia się równolegle do pojazdów, między którymi parkujemy, prostujemy koła. Parkowanie, przypominam, kończymy ustawieniem dźwigni w pozycji neutralnej, zaciągnięciem hamulca ręcznego. Jeżeli egzaminator wyda polecenie po takim zaparkowaniu wyjeżdżamy, to pamiętajcie, proszę Państwa, wyjeżdżamy w tą samą stronę, z której przyjechaliśmy, czyli prawy kieruneczek, bieg wsteczny, upewniamy się o możliwości jazdy, czyli czerwone kontrolki nie mogą się palić, rozglądamy się i, proszę Państwa, wyjeżdżamy. Przypominam, proszę Państwa, korzystamy ze sprzęgiełeczka, prawa noga nad hamulcem. Gaz nam tutaj nie będzie potrzebny, ale hamulec, jeżeli ktoś by nadjechał, oczywiście w każdej sytuacji będzie nam potrzebny. Wtedy ta nasza reakcja będzie zdecydowanie szybsza, jeżeli ktoś by nadjechał. A pamiętajmy, że wyjeżdżając do tyłu mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić wszystkim. Oceniamy, czy nasz wyjazd wystarczy do tego, żeby odjechać. Przełączamy kieruneczek, bieg numer 1 i, proszę Państwa, odjeżdżamy po zaparkowaniu. Tak wygląda parkowanie prostopadłe z prawej strony, wjazd przodem, wyjazd tyłem z korektą. Zanim przejdziemy do kolejnego parkowania, omówię troszeczkę, do czego nam jest potrzebny rękaw, bo często tutaj instruktorzy ten rękaw traktują jako tylko i wyłącznie przedmiotowo, czyli jako zadanie egzaminacyjne. A proszę Państwa, jako zadanie, traktując to jako zadanie egzaminacyjne, popełniamy dość spory błąd. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedni potrenować tych odruchów, które później wykorzystujemy w trakcie parkowań. A mianowicie, czego nas uczy rękaw? Wyczucia gabarytów pojazdu i ewentualnie obserwacji w sposób prawidłowy prowadzenia toru jazdy, czyli prosta zasada, jadę do przodu, patrzę do przodu, ale jeżeli jadę do tyłu, to patrzę do tyłu, czyli tą obserwację muszę nauczyć się prowadzenia tej obserwacji poprzez obserwację w trakcie jazdy do tyłu, tego co się dzieje wokół pojazdu i za pojazdem, wykorzystując do tego lusterka, tak jak tutaj widzimy w tym przypadku, jak również tylną szybę, boczne szyby. No musimy umieć i właśnie to w takich warunkach, w spokojnych warunkach możemy właśnie się tego nauczyć. Następna sprawa, czego uczy nas jeszcze rękaw, a mianowicie tej kontroli wolnej jazdy. Czyli uczymy się tutaj w trakcie nie tylko obserwacji, ale również kontroli przyrządów pojazdu, czyli w sposób prawidłowy korzystania z tak zwanego półsprzęgła, jak i również z hamulca nożnego. Czyli prowadząc jazdę do tyłu, żeby ona była wolna, korzystamy z tak zwanego półsprzęgła, czyli nie odpuszczamy sprzęgła w całości i przyhamowujemy prędkość hamulcem, tylko ta lewa noga cały czas pracuje na tym sprzęgle. Od podłogi do fazy tak zwanego półsprzęgła, gdzie nic się nie dzieje, możemy tutaj puścić to sprzęgło szybciej, ale w momencie, gdy czujemy, że pojazd zaczynamy wprawiać w ruch, to jest właśnie ta tak zwana faza półsprzęgła i tutaj już są bardzo minimalne ruchy lewą stopą. I popatrzmy tutaj, od podłogi do fazy półsprzęgła można szybciej, tu jest faza półsprzęgła, przytrzymujemy i tu operujemy już bardzo wolno w tym środkowym położeniu. Faza półsprzęgła charakteryzuje się również tym, że czujemy, zaczynamy czuć delikatne drżenie pojazdu i pojazd wolno zaczyna ruszać, czyli to jest dla nas informacja, że to jest ten moment. W przedziale milimetra, może 2 milimetrów, gdzie pracujemy wciskając i odpuszczając, wciskając sprzęgło rozłączamy napęd, czyli pojazd zwalnia, odpuszczając troszeczkę to sprzęgło, powodujemy przyspieszenie. Jeżeli wciśnięcie sprzęgła do oporu powoduje, że jednak to auto jedzie szybciej, no to mamy tą prawą nogę nad hamulcem i wtedy możemy korzystać z hamulca, zwalniając nasz pojazd. Także to jest bardzo ważne, proszę Państwa, zadanie, ten rękaw, gdzie my w spokojnych warunkach jesteśmy w stanie nauczyć się panowania nad przyrządami pojazdem w pojeździe. A trzeba pamiętać, proszę Państwa, że my rozpoczynając naukę jesteśmy przyzwyczajeni do wykonywania tak zwanych ruchów prostych, a tutaj mamy zakodować sobie ruchy precyzyjne. Ruchy precyzyjne, czyli zobaczcie, pół milimetra, milimetr wyczucia tego sprzęgła, żeby ewentualnie można było z tego później w trakcie kolejnych zadań czy kolejnych manewrów, żebyśmy mogli z tego korzystać, bo właśnie ta jazda na półsprzęgle, to kontrolowanie tej prędkości będzie, proszę Państwa, nam potrzebne właśnie w przypadku manewrów parkowania. Czyli jeżeli instruktor zabiera Was najpierw na manewry parkowania, to jest potworny błąd, bo ta nauka tych manewrów będzie trwała długo i prawdopodobnie nie nauczycie się tego do egzaminu. My musimy nauczyć się najpierw w sposób prawidłowy jeździć po rękawie, czyli nie na jakieś pachołki, skręty kierownicą i tak dalej, tylko najpierw musimy nauczyć się panowania nad pojazdem, że to my decydujemy, kiedy on z jaką prędkością się porusza. To my decydujemy, czy on jedzie wolniej, czy on jedzie szybciej. Także proszę o tym pamiętać. I przechodzimy już teraz do parkowania skośnego. Popatrzcie na film, posłuchajcie i weźcie pod uwagę rady, o których mówiłem, dotyczące rękawa. Witam serdecznie, zaprezentuję Państwu parkowanie skośne. Parkowanie skośne. Dojeżdżamy, włączamy kierunkowskaz, prawy. Dojeżdżamy powolutku, pamiętamy, nie spieszymy się, manewr nie jest na czas. Nasze lusterko wyjeżdża za bok pojazdu, rozpoczynamy kręcenie kierownicą. Obserwujemy pojazd, koło którego parkujemy. Jeżeli nasze auto osiąga linię równoległą z tym autem, prostujemy koła, podjeżdżamy, koła mogą oprzeć się o krawężniczek, ustawiamy dźwignię w pozycji neutralnej, zaciągamy ręczny, w taki sposób kończymy parkowanie. Wyjazd, prawy kieruneczek, bieg wsteczny, opuszczamy ręczny, upewniamy się o możliwości jazdy i wolniutko, proszę Państwa, z zachowaniem szczególnej ostrożności wyjeżdżamy na drogę. Przypominam, że cofanie to szczególna ostrożność. Umiejętności, które tutaj musimy teraz pokazać, to umiejętności z rękawa, czyli jazda wolniutka na półsprzęgle z minimalną prędkością. Nie potrzebujemy się spieszyć. Przypominam, manewr nie jest na czas, nie jest płynny, czyli możemy się zatrzymywać. Wyjechaliśmy na drogę. Bieg numer 1. Upewniamy się o możliwości jazdy i jedziemy. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.